Panie Kamilu, brawo, brawo. Miesięcznik nowy wyraz, proszę. Zadebiutowałem. Sitwa sitwą, ale docenić kogo trzeba potrafią. Co to ma być? To się nazywa poezja konkretna, mój debiut. Tak? No ty chcesz tego potem wyżyć? Poznaj, pani jest aktorką, będzie czytać moje wiersze na wieczorku. Czyli to głos. Ty, gdybyś nawet żadnego głosa nie znalazła, to byś powiedziała, że łysą wydymałem. Taki ty przykład synowi dajesz? Mocniej. A nie otwierajcie mi tych drzwi. Nie dość, że ma trypra, też nie chcecie go przeziębić. Przysłali mi zaliczkę dla ciebie. Mam taką kasę, to ludzie muszą w robocie dymać za 3 lata. Poezja, kurwa, nie? Poezja! A myślał pan może o jakiejś poważnej deklaracji ideowej? Nam chodzi o dobro ojczyzny, panu chodzi o dobro ojczyzny. Pan może nam pomóc. Wszędzie strajki okupacyjne. To jest tylko kwestia czasu. Zebrałem już 37 podpisów przeciwko cenzurze. Podpiszesz? Rada Państwa wprowadziła dziś stan wojenny na obszarze całego kraju. To koniec twojej kariery. Będziesz skończony. Twoim zdaniem naszej ojczyźnie potrzebni są tacy wichrzyciele jak ty? Kurwa twoja mać! Za dużo chcesz wiedzieć. Nie boisz się? Zawsze uważałem, że na tym świecie najważniejsze jest wybrać mniejsze zło. Tylko ten świat jest tak urządzony, że tego dobra do wyboru jakoś nie widać, a tego zła od jasnej cholery.